Gdy nastała pandemia, byłam na urlopie macierzyńskim. Obawiałam się, czy odnajdę się w nowej rzeczywistości po powrocie do pracy. Jednak dzięki wsparciu uczelni szybko się wdrożyłam i byłam gotowa na nowy rok akademicki. Praca zdalna nie jest łatwa, ale zajęcia rozpoczynam z uśmiechem na twarzy. Prowadzę zajęcia na kierunku język angielski w biznesie. Każdy przedmiot ma swoją specyfikę i różni się przebiegiem zajęć. Staram się, żeby moje zajęcia były ciekawe i urozmaicone, aby moi studenci czuli się zmotywowani do dalszej pracy. Często wprowadzam materiały wideo czy gry interaktywne. Przekazuję wiedzę w taki sposób, by została z moimi studentami na dłużej i mogli ją wykorzystać w praktyce. Nawet jeśli studenci nie przepadają za gramatyką, postaram się zarazić ich sympatią do tego przedmiotu. To, czego mi brakuje, to większa interakcja. Oczywiście studenci są aktywni na zajęciach, ale to nie to samo, co żywa i natychmiastowa reakcja. Myślę, że jak już wrócimy na uczelnię, niektóre zajęcia śmiało mogą nadal być prowadzone zdalnie. Będzie to wygodne zarówno dla wykładowców, jak i studentów.